Chorzowskie Centrum Kultury, jak większość tego typu ośrodków, z uwagi na epidemię, było zmuszone odwołać zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia. To jednak nie znaczy, że przestało działać. Tym razem w nieco innej formie. Od kilku dni w foyer HC-ku pracownicy składają przyłbice, które trafiają do placówek zdrowotnych i szpitali. Współpracujemy z wolontariuszami, z naszym środowiskiem, bo nie tylko pracownicy składają przyłbice, bo o to tutaj chodzi, szyją maski, ale też stażyści, środowisko kultury, wolontariusze, których zapraszamy tutaj do tych stanowisk, które stworzyliśmy. Współpracujemy w tej chwili w Starym Chorzowie z dużym środowiskiem, które działa pod szyldem Śląsk drukuje dla medyków w koronie, to są drukarze 3D, a tutaj w Chorzowskim Centrum Kultury współpracujemy z firmą Print Cafe, która zaoferowała półprodukty do przyłbic medycznych, a my je składamy wspólnie z Miejską Biblioteką w Chorzowie. Sprawdzaliśmy, chyba na Śląsku, a być może w Polsce, jesteśmy jedną z większych montowni przyłbic medycznych w tej chwili. Średnio zmierzamy do tego, żeby około 1000 sztuk przyłbic medycznych w naszych instytucjach było wykonywanych. Myślę, że już niebawem przy pomocy wolontariuszy i całego tego środowiska nasycimy rynek potrzeb związanych z przyłbicami, bo już zarówno nasze szpitale, szpitale w Katowicach, w innych miastach otrzymały od nas przyłbice. Myślę, że jeszcze 2 tygodnie co najmniej będziemy w ten sposób pracować, ale to wszystko towarzyszy akcji związanej z kulturą. My też cały czas w internecie działamy ku pokrzepieniu serc, proponujemy spektakle, filmy, muzykę. Spotykamy się z artystami, działamy jako przewodnicy, bo w tej chwili bardzo wielu ludzi zamkniętych w domach szuka porad związanych z kulturą, gdzie znajdować wartościowe treści, też się tym zajmujemy. Dziennie pracownicy HC-ku oraz wolontariusze przygotowują około 1000 przyłbic, które trafiają do szpitali w naszym regionie.